czas zrobić jedzenie, także ja gotuję jajka, bo my obiad jemy późno. Teraz jemy jakby taki, nie wiem jak to nazwać, nie? Kanapki zrobię. Mikołaj je zupkę. W ogóle najlepsze jest to, słuchajcie, znalazłam jeszcze jedną zupkę, która była na 5 miesięcy. I dzisiaj Mikołaj dostaje zupkę na 5 miesięcy. Ale z racji, że ząbki idą, to mu bardzo pasuje ta zupka. Mamy włos, tutaj jest. Więc dzisiaj wsuwa i to mega. Co za szybko? No teraz. Super. Także ja sobie już przygotowałam składniki. Kupiłam szczypiorek, a spieszyło nam się w sklepie, więc tylko tak łapłam, wrzuciłam do koszyka i potem w kasie i teraz otwieram ten szczypiorek. Czajcie, że szczypiorek nazwali po prostu tą górą cebulki dymki. Teraz góra cebulki dymki to jest szczypiorek, nie? Szczypiorek ma być cienki, a nie takie pitu pitu. No. W ogóle teraz zasmakowałam w jajkach na miękko. Dajcie znać, czy wolicie jajka na twardo, czy na miękko. Ostatnio byliśmy u Krzysia mamy i zrobiła przepyszne jajka, właśnie takie na pół miękko, nie takie całkowicie na miękko. I powiem wam, że spróbowałam i tak mi się zachciało takich jajek, że powiedziałam, że nie, będę gotowała na dwa razy Krzysiowi bardziej na twardo, a sobie będę robiła na miękko i właśnie jemu jeszcze zostały 3 minuty, żeby potem w sumie było 10 i teraz dołożę swoje jajka, bo to będą na kanapkę, więc tak 5 minut to będzie, wydaje mi się, punkt. No i tak podzieliły nas jajka, nie? Pierwsza rzecz, w której nie jesteśmy zgodni w tym małżeństwie. On nie cierpi jajek na miękko, a ja lubię. Może jedno jajo tobie zrobimy, co? Zjadłbyś jajo? Ugotuję jedno więcej. Tak, jedno jajo będzie dla Mikołaja. Super wchodzi ta zupka dzisiaj. Dobra, będą kanapki z rukolą. Muszę ją wyszukać. W ogóle młoda rukola, taka maleńka, taka drobniutkieńka. Kto lubi kanapeczki? Jeszcze dam ogórek małosolny, bo słuchajcie, teraz jak jest wiosna, to ogórek małosolny to życie. Ja kocham ogórki małosolne i my kupujemy u naszej sąsiadki przepyszne. Ona robi, sama robi te ogórki i są takie dobre, to są najlepsze ogórki małosolne ever, nie? Ja powiem wam, przyznaję się szczerze, nigdy nie robiłam ogórków małosolnych. Uwielbiam, nigdy nie robiłam. Właśnie muszę zamówić kolejne u sąsiadki, bo już się nam kończy ta. Pokażę wam zresztą, jak ona na wypasie robi te ogóry. Po prostu będzie reklama sztos, nie? Duży ten zamawiam. O, widzicie? I zobaczcie, ile tu jest wszystkiego w środku, no nie? To nie jest takie byle co. Patrzcie, ile jest czosnku, wszystkiego. One są tak dobre, że nie macie pojęcia. Właśnie sobie wyjmiemy. Poczujcie aż ten zapach ogórku. Kocham, tylko je trzeba jeść, żeby, wiecie, były dalej małosolne. Nawet ta woda jest przepyszna. Ja jeszcze w ogóle dzisiaj planuję sobie zrobić trening. Dawno nie robiłam. A ileż można jechać na koniu, że przerzucałam 20 ton ziemi po działce. To już jakby już nie mogę mówić, że potrenowałam, bo przerzucałam ziemię na działce, więc odpada. Chcąc, nie chcąc, dzisiaj trzeba ruszyć dupę i coś podziałać. Mam zamiar zrobić jakieś cardio, a potem coś tam więcej. Także trzymajcie kciuki. Jak na razie robię żarło. Potem se pojem, więc nie bardzo będę mogła iść ćwiczyć, no bo wiecie, tak po jedzeniu od razu ani się nie pływa, ani się nie ćwiczy, bo może się bębnąć, no nie, to tak potem, a potem będę Mikołaja kąpać, więc może jak wykąpię Mikołaja, ale to ja też się wykąpię, bo ja kąpię się razem z Mikołajem ostatnio i no już będę umyta, więc muszę to zrobić teraz. Bardzo lubię ćwiczyć. Naprawdę, no bardzo lubię ćwiczyć, no. Sprawia mi to taką przyjemność po treningu. To jestem tak naładowana potem, że szok. Co ty tam masz? Normalnie wszystko trzeba zbierać z podłogi cały czas. Ja nic innego nie robię, tylko cały czas zbieram rzeczy z podłogi. Powiem wam, że ja w życiu jeszcze nie miałam tak czysto, a on i tak znajdzie jakąś łupinkę czegoś zawsze. Najlepsze, że testujemy teraz robota. I o Jezus, jakie to było mokre. Tu mam ścierkę. Testujemy teraz robota, który myje. Taki robot myjący. Jak są te odkurzacze, to teraz mamy do testu. Sorry, cały czas się tu
No, teraz będzie ciszej. Teraz mamy do testu takiego robota, który głównie myje. Mam tak czysty salon, że po prostu przedłużę te testy, no bo robot wraca do producenta. I tak powiem wam, płakać mi się chce, że on z nami nie zostaje. Kupię go na pewno. Taki luksus, że nie macie pojęcia. Cud. Cud, cud i jeszcze raz cud. I hit jednocześnie. Wiecie, i najlepsze, że on posprząta ten robot, umyje wszystko. Podłoga jest idealnie czysta, nie? Chwilę potem, nie wiem, robię jedzenie czy coś, coś mi spadnie. Młody zawsze znajdzie. Wszystko znajdzie. Nie wiem, wasze dzieci też? Pewnie też. Chociaż dajcie znać. Co najdziwniejszego wasze dzieci znalazły? Ostatnio najdziwniejszą rzecz, jaką Mikołaj znalazł, to ścięgienko, które gotowałam psiakom, bo zostały mi resztki z kurczaka i on je oczywiście znalazł, nie? Ale udało się opanować sytuację. Fajnie się bije? Chyba fajnie. Musimy przełożyć switchboty. Zobaczcie, już zamykają okna. A ja jeszcze uważam, że za wcześnie zamykanie okien. O, chcę odkurzacz myjący. Taki mopujący tylko. Proszę. Mężu, kupisz mi. I depilator laserowy też chcę. Ostatnio się dowiedziałam, że depilatory laserowe dają świetne efekty. I powiem wam, że jestem na etapie zastanawiania się o kupnie takiego depilatora, bo stwierdziłam, że to byłoby super. Miałam iść na depilację laserową, taką wiecie, w salonie, ale ostatecznie jakoś się nie złożyło. Nie wiem, ile razy to trzeba tam chodzić. No nie mam na to czasu. Normalnie nie mam czasu, kiedy jechać, żeby ten, już jeżdżę do kosmetyczki. To jest dla mnie mega odstres, luksus i w ogóle super sprawa. Natomiast, nie wiem, chciałam ostatnio jechać na paznokcie. Mikołaj, zostaw te drzwi. Jak nie dalej tam chodzi, to Mikołaj. Oczy dookoła głowy trzeba mieć z tym dzieciom. A tylko się cicho zrobi, nie? To jak te wszystkie grafiki, rodzice zrozumieją, no nie? Na chwilę się cicho zrobi, to ty biegasz w panice i szukasz swojego dziecka, gdzie ono jest i co tym razem robi. Krzyś skręca meble na górze, żeby mieć piękną tą sypialnię. Już za niedługo. No nie, 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 chłopaku. No to przyznacie, kto by zjadł taką wiosenną kanapeczkę? Ładnie to zrobiłaś. I jeszcze masz jedno jajko, tylko nie wiem, które jest na twardo. I ścięte jak lubię. Dużo warzywów, dużo, dużo warzywów. Mikołaj też siądzie i zje jajko. Ale nie wywijaj mi nogami, weź je połóż prosto. Jest. Udało się. Mikołaj siedzi. Siedzę. Ale nie mam jeszcze jaja. Gdzie jest jajo? No gdzie masz jajo? Czekamy na jajko. Będzie jajko dla Mikołaja, specjalnie ugotowane osobno. A ta da swojego pumu, nie wiem, który jest na twardo. Gryzasz jajo? Gryźnieją. Jadłeś już jaja. Niam, niam, niam. Żółteczko? Chyba zjesz całe jajo. Tak, całe żółtko? Nie, pół. To jest najgorsze siedzonko, jakie można kupić. Tragedia. Będziemy je zmieniać, bo widzicie, jak on siedzi w nim. W każdym innym siedzi ładnie. Tutaj weźmiesz sobie drączki. Sam będziesz jadł. Teraz my. Jak ja dawno nie jadłam. Oj, ojej, ja się zaklinam. Raz włożysz, nie można inaczej. To jest dings na mleko dla Mikołaja, jak się jedzie gdzieś dalej. Yeah.
Mikołaj już jest okąpany i ma butle, więc mam nadzieję, że dzisiaj zaśnie sam. Powiem wam, że mnie tak boli kręgosłup. Wczoraj go ponosiłam, sprzątałam go na jednym boku i dzisiaj chodzę, krzyż świadkiem, jak chodzę połamana. Bardzo. No, jeszcze jak rozchodzę, to jest okej, ale jak siedzę przy biurku i wstanę, albo teraz siedzę i wstanę, to zajmuje mi dobre 10 sekund rozprostowanie się w niezłych bólach. Nie wiem, może to znacie, jak macie dziecko, albo jak się urobicie porządnie, albo coś popodnosicie, to potem wszystko boli. I będziemy wykorzystywać... Mikołaj będzie sobie gadał gdzieś, będziemy wykorzystywać aparat do elektroterapii. Dobra, teraz zapamiętam. No ja tak mówię EMS, bo tutaj też jest trening EMS, ale... Ale to jest TENS, to co tam musisz robić. Tak, lecznicza jest opcja TENS, Krzyś będzie ją zakładał, bo się podszkolił, bo to więc cała instrukcja jest do tego. Mnie boli w tym miejscu. Starość, a mózg dalej młody! O Boże! Ja generalnie mam trochę problem z rową kulszową i boli mnie tu. Szczególnie w tym miejscu, jakby, nie wiem co tu jest, ta kość, czy ten mięsień, czy cokolwiek. I boli mnie w dół noga. Zazwyczaj mnie boli zawsze lewa strona. Z prawą nie mam takich problemów jak z lewą. I to jest do tego stopnia problem, że kiedyś jak mi coś tam szczeliło, też się urobiliśmy, to Krzyś mnie niósł na górę. Zacznijmy od najmocniejszego. Co? Właśnie ustaw to delikatnie, bo jak mnie skopię, raz mnie kopło, znaczy kopło, bo sobie wypięłam to i wpiłam z powrotem, tak nie róbcie. I zrobiłam to na włączonym, nie? Wiesz, tutaj wszystko. Są takie elektrody, no nie, one są... samoprzylepne, tak jak to ściągniecie, to jest takie klejące i fajnie to później odkładać na to, żeby się to nie wybrudziło. I one mają tutaj kolory, czerwony i czarny. Aha, no tak. Tak więc trzeba sobie zobaczyć do instrukcji, który kolor gdzie się przykleja. Prawdopodobnie jest to ważne. Prawdopodobnie? Dobrze, świetnie to kochanie przylega, świetnie. Możesz to pokazać jak to wygląda. Wygląda to tak, tutaj mamy sterowanie. Zawsze jest to pewnego rodzaju stres, nie? Aha. Tak więc włączamy. Uruchomiło się i teraz musimy po prostu wybrać sobie, która partia to jest ciała. To nie to, nie ten przycisk, uwaga. No nie, Misiek! Teraz jedziemy. Tak, to jest to. O, jest liczone dwa. Okej, delikatnie. O, dobrze. Kanał jeden, kanał drugi. Czyli oba teraz tutaj działają. Możemy też dać to chyba delikatnie mocniej. Nie. Dla próby. O. No jest mocniej. Znaczy dalej to jest bardzo przyjemne. Najpierw jest takie, nie czuć jakby samego prądu, tylko takie jakby taktowanie i takie spięcie mięśnia. I jest tak szybciej, teraz bardzo szybko tak... I potem spowalnia i jest, wiecie, takie bardzo to jest relaksujące i przyjemne. Program ustawia się automatycznie na 30 minut, tak więc Martusia tu będzie 30 minut leżeć, a tutaj Mikołaj jej dotrzymuje towarzystwa, który miał iść spać. Taki byłeś zmęczony, chłopaku. Specjalnie, słuchajcie, dzisiaj zrobiliśmy tak, że go daliśmy spać o 15, miał drzemkę. Walnął głową szczebelki. Nic się nie stało, chłopaku, nic się nie stało, bo już się płakało, chłopaku, nic się nie stało. Dobra, rozwiane. Poduszki używaliśmy ostatnio, znaczy Martusia używała ostatnio, bo były te dni i zajebiście się sprawdziła. Bierzcie w ciemno. Zresztą już tam napisaliście, że parę osób kupiło tą poduszkę i że jest sztos, więc... Jest sztos. Jakie to jest relaksujące. Jakbym cię drapkał? Nie no, to kochanie, nie masz sobie równych. Dziękuję. Zbliżyłem do większej dramaturki. Jakbyś jeszcze do tego drapka. To by było już... Ja już bym cudownie ozdrowiała. Dotarło nam wielkie pudło. Z przygotowaniem na wakacje. Krzyś się już tam cieszy, bo to jest jego zabaweczka. Bagażnik na dach. Tak. Krzyś wam więcej o tym opowie. Na razie otwieramy pudło. Parere. 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 Parere.
Ogromne. Ogromny. Spory, jesteś tak przyjęła. Ale mi się wydaje, że te skrzynie na dach są zazwyczaj węższe. A ona chyba zajmuje cały dach. Ale ja chciałem szeroką. Jak najwięcej litrów. Nie chciałem jej długiej. To jest pierwsza rzecz. Z tego względu, że u nas jest dosyć krótki ten dach i by nam za dużo wystawało z przodu i wtedy ten powiew wiatru bezpośrednio w nią uderzał. Chciałem to skrócić. Też chciałem taką opływową, bo wiem, że zawsze, gdy jeździ się ze skrzyniami, wszędzie czytałem, to więcej spala paliwa samochód. Dlatego warto sobie na to też wziąć pod uwagę, że na pewno będzie wam więcej palił. Jak mamy zamiar zrobić trasę nad morze, no to tego paliwa uzbiera się sporo. W ogóle gdziekolwiek jedziesz z taką skrzynią, bo to raczej się pakujesz na jakiś większy wyjazd, nie można skrzyni za bardzo do tyłu wysunąć, gdyż iż jakoś nie otworzy wam się bagażnik, że może tam blokować ta skrzynia bagażnik, no tak, nie? Tak, otwiera się, macie już bagażnik, no nie? Otwieracie go do góry, to nie możecie za bardzo daleko go dać, bo wam się po prostu będzie trudno otwierać bagażnik i będzie blokować. Trzeba będzie uważać, żeby nie uszkodzić po prostu, nie? Instrukcja to jest? Tatusia wchodzi po instrukcję. Marta, żeby się tam zmieściło, bym cię wysłał. Właściwie jeszcze nad morze. Będzie na pewno taniej. Wyślijmy się wszyscy razem. 1247 zł za tą skrzynię. To jest tu para. A to jest dwustronnie otwierana? Tak. Też wszędzie czytałem, bo najpierw się interesowałem, zanim kupiliśmy skrzynię, to spędziłem na tym tydzień, poświęciłem czasu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, że lepiej wziąć skrzynię, która otwiera się na dwie strony, bo w tym momencie czasami mamy dostęp z tej, czasami z tej, w zależności jak się zaparkuje też, no nie? Albo na autostradzie, jeśli byście potrzebowali coś, też na autostradzie, gdzieś na poboczu, jakbyście potrzebowali coś wyciągnąć, to lepiej wyciągać do strony pasażera, no nie? Żeby was nic nie dupło na tej drodze. Jest chory. No co, no trzeba o wszystkim myśleć. No ja widzę właśnie, że o wszystkim pomyślałeś. Jak to się otwiera w ogóle? Czy klucz tam też widzę? Czy kluczyk pasuje? Jaki jest obciążenie tej skrzyni? Bo może bym... 70 kilo. No to już się mieszczę, bo mam poniżej. Nie, zmieściłabym się. Zmieściłabyś się. Też chciałem, żeby tutaj był dosyć duży ten otwór, no nie? Żeby dało się włożyć wózek. Bo to na tym najbardziej na razie zależy. Myślę, że plasticzek! Ja nie wiem, co tu kosztuje 1200 zł. Myślałam, że to będzie takie bardziej, wiesz, takie twarde, czy coś. Te twardsze są, ale kosztują 3000 zł. No, dobra. To jako pierwszą skrzynię świetnie. Zawsze trzeba zacząć od czegoś, wiesz. A my musimy zacząć od jakiegoś początku. Więc tak to zrobimy. Zamontujemy, zobaczymy. My nie będziemy na razie z tym nic ciężkiego jakiegoś bardzo wozić poza wózkiem. No chodzi o to, żeby właśnie... Może jakieś tam jeszcze walizkę z czymś, jak się zmieści. No dokładnie, ale chodzi właśnie o to, żeby się zapakować w całości nad morze. To tutaj są pasy, żeby móc spiąć ten bagaż, który jest w środku, no nie? Żeby on się tam nie przesuwał. No fajnie, no, bo żeby nie wywaliło przy nagłym hamowaniu, no nie? Żeby się nie przesunął do przodu. Też tutaj właśnie jest to, o czym mówiłem, że nie może za daleko wystawać, no nie? Tutaj. Nie może być za daleko do tyłu, bo będzie uderzać w bagażnik i najlepiej jest tak. Taka jakaś... Widziałam właśnie, że jest ryśnięta taka. Ryśnięta. Porządnie. Mocno. Wiecie jak to jest. Ciul jak się porysuje przy pierwszym użyciu, ale jak kupujesz nową, płacisz 1200 zł, jest porysowana, to tak się trochę zabierze. No. Jest naprawdę duża. Zobaczymy, bo też wiele osób pisało, że różne skrzynie hałasują też podczas jazdy, że trochę drgają. Zobaczymy jak ta się będzie sprawdzać. To jest nasza pierwsza skrzynia. Może zrobiliśmy błąd, a może wygrać. Zazwyczaj robimy błąd. U nas jest tak, że Krzysiek coś ma kupić, to on siedzi naprawdę długo nad tym. Sprawdza, analizuje, myśli, czyta, a ja ładne biorę. No i potem muszę kupować drugie, bo chujowe. Tak jak było z siedzonkiem do karmienia, na przykład dla Mikołaja. Chociaż zdarzają się rzeczy, które też trafia, ale to jest, wiecie, takie głupi ma szczęście, no nie? I nie zawsze to głupi szczęście ma, się sprawdza. I towarzyszy moim zakupom. Fajnie.